Tak jak zawsze powtarzamy. Polska polityka to jest żart. Ale pamiętajmy, to nie jest tak, że tylko PiS robi rzeczy. Nie samym PiSem człowiek żyje. To są słowa, których nie spodziewałem się wypowiedzieć kiedykolwiek w swoim życiu, ale jednak. W rozpatrywaniu strategii, zagrań partii rządzącej nie możemy zapomnieć o tym, że oni nie są w próżni. Mimo wszystko, czy można zapomnieć momentami, mamy w Polsce opozycję. I opozycja też czasem próbuje robić rzeczy. W ostatnim filmie tłumaczyliśmy wam, że w Polsce politycy może lepiej niech nie robią nic, to przynajmniej się nie wywrócą na twarz, skoro i tak nie mogą zagrozić swoim przeciwnikom. Więc teraz powiemy o tym jeszcze bardziej, bo powiemy o opozycji, która nie do końca atakuje PiS nawet w tym momencie. Przynajmniej nie o tym będzie. Porozmawiamy o tym, jak Platforma Obywatelska jest świadkiem pewnej małej wewnętrznej wojenki, w której spór narasta już od dłuższego czasu. Jeśli mówimy o sporze, no to nie możemy mówić o innych nazwiskach niż Tusk i Trzaskowski. Więc zapraszamy na kolejny analityczny film Orba, w którym powiemy wam o tym, jak wygląda starcie na samej górze partii. Porozmawiamy o tym, skąd ono się w ogóle bierze, jakie są szanse i jakie są możliwe wyjścia z tej sytuacji. Oczywiście to wszystko w kontekście wyborów, które w Polsce zbliżają się coraz bardziej i obecnej sytuacji. Bez zbędnego przedłużania. Zostawcie nam lajka, zostawcie suba, będzie nam bardzo miło, to nam bardzo pomaga i lećmy do odcinka. W dużym skrócie sytuacja jest prosta. PO w ostatnim czasie może liczyć na w miarę stabilne około 25% poparcia. Minął już na tyle długi czas od powrotu Tuska, że ośmielimy się zaryzykować twierdzenie, że już efekt Tuska jako takiego minął. No i to jest to, na czym oni zostaną w najbliższym czasie. Już Tusk więcej tutaj nie zdziała, czy tam no, może już dużo zdziałał, w sumie trochę podniósł Platformę, więc faktycznie to są rzeczy, o których mówimy w tym momencie. Na ten moment są główną partią opozycyjną, no powrót Tuska wywalił Hołownię z tego układu. Hołownia teraz liczy na jakieś 10-8 stabilnych procent, co też dla jasności nie jest jakimś tragicznym wynikiem, ale jednak biorąc pod uwagę sam początek, no to bardzo wytracił impet. Jako że PO wydaje się wybroniło po swoim wielkim kryzysie swoją pozycję głównej partii opozycyjnej, no to trzeba się zapytać, co dalej? Co dalej z tą partią i jak ona planuje tutaj rozegrać scenę polityczną tak, żeby wygrać wybory? Znaczy, zakładamy, że to planuje, bo to trochę nie widać, ale zakładamy, że planuje. Efekt Tuska zniknął. Ludzie mają tysiąc innych ważniejszych rzeczy, którymi powinni się przejmować. No, mamy sytuację z naszą granicą, mamy inflację, mamy problemy z gospodarką. Donald Tusk jako temat, no trochę już nie może liczyć na samoistne poparcie, na samoistne pokazywanie się w mediach, no chyba, że w tych TVP, w których jest zawsze wyzywany. No, jakby tam może liczyć na to, że go pokazują. Także trochę kwestia tego, że ile można, trochę kwestia pecha. No bo Tusk po prostu trochę miał pecha, wracając do Polski akurat w takim, a nie innym momencie, kiedy okazało się, że jest tona ważniejszych rzeczy niż jego powrót, tak właściwie po chwili. Bo te wydarzenia sprawiają, że opozycji, jako opozycji całej, bardzo ciężko jest przebijać się ze swoją narracją. Narracja jest zdominowana przez PiS, no bo to PiS jest u władzy, PiS robi konkretne rzeczy, które Polaków interesują. Obszarze tych wszystkich problemów to oni mają no, decydujące znaczenie, decydujący głos, dlatego wszyscy patrzą na nich. Donald Tusk mierzy się z bardzo dużym elektoratem negatywnym, to znaczy jest bardzo dużo ludzi, którzy no, wręcz Tuska nienawidzą, ale też takich, którzy nigdy na niego nie zagłosują, nieważne co by się nie działo. Te rzeczy każą nam zadać pytanie, czy Tusk może czuć się bezpiecznie na pozycji lidera Platformy Obywatelskiej w kontekście zbliżających się wyborów, jeśli możemy założyć gdzieś tam, że te 20% może okazać się jego maksem, tak to około 25%. Czy Platformie to wystarczy, czy może tak będą szukali czegoś innego? Kiedy rozmawiamy o potencjalnej walce na szczycie PO, może pojawić się tylko jedno nazwisko obok Tuska. Jest to Trzaskowski. Były kandydat na prezydenta właśnie Platformy Obywatelskiej. Wszystko wskazywało na to, że to on zostanie szefem Platformy Obywatelskiej, zanim jeszcze Tusk powrócił na swoim białym ogierze, żeby potem stać się czerwonym baronem. Po tym powrocie wydawało się, że jest zmarginalizowany i przegrał na dobre, ale dzisiaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Atak Rosji na Ukrainę sprawił, że polscy samorządowcy faktycznie stali się dużo bardziej widoczni. To oni na pierwszym podstawowym etapie organizowali pomoc, to oni dostawali obok rządu uwagę medialną, to oni mówili rzeczy. No i Trzaskowski, jako prezydent stolicy, do której też trafiło najwięcej osób z Ukrainy, zdecydowanie korzystał na tym rozgłosie medialnym. Trzaskowski wykorzystywał tę sytuację. To nie dość, że w polskich mediach, to jeszcze w pewnym momencie zaczął robić tournée po Stanach Zjednoczonych, udzielając tam wywiadów i prezentując się bardzo mocno jako no, taka persona polskiej polityki, która jest praktycznie najważniejsza. Strona opozycyjna, nie rządowa, ale jednak prezydent miasta, stołecznego miasta, no udzielał tych wywiadów, tam wiadomo, no dawał radę, wydawało się, to wiecie, tak profesjonalnie, wyglądał dobrze w kamerze, więc no jakby od razu to robi jakieś wrażenie. No wiecie, przemawiał w tej telewizji, mówił tam jakieś rzeczy, można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać, ale zdecydowanie podejrzewamy, że robiło to wrażenie na wyborcach Platformy Obywatelskiej. Nie wiem jak z resztą Polaków, więc trzeba się zastanowić, czy to ma znaczenie. I w naszej opinii tak, bo to może nie robić wrażenia na wyborcach nawet, ale może robić wrażenie na działaczach partyjnych. Ale żeby wiedzieć, co Trzaskowski w Stanach mówił, trzeba znać angielski. I tu właśnie płynnie przechodzimy do sponsora tego odcinka, bo mamy sponsora odcinka. Jest nam bardzo miło. I jest nią firma Cambly. Cambly to strona internetowa, na której w prosty sposób możecie rozmawiać z native speakerami, czyli no, osobami oryginalnie mówiącymi po angielsku, żeby szlifować angielski. Możecie zrozumieć dzięki temu, co mówi Trzaskowski, ale zrobić też
masę innych pożytecznych rzeczy znając angielski. Możecie wybrać wasz poziom, możecie wybrać akcent, w jakim chcecie mówić, co jest całkiem spoko. Możecie nawet wybrać, czy ta osoba ma mieć luźniejsze podejście, czy jednak ma was nauczyć do egzaminu. I żebyście się nie bali, to sami to zrobiliśmy, żebyście mogli zobaczyć efekty. Global military spending at record levels. So that might interest you. So if we go on here, so do you know what expenditure means? Yeah, I think it's like how much money we expend, how much money we wait. Yeah, exactly. Yeah, so it says here like the amount of money spent by a government, organization, or a person. And it says here the United States military expenditure made up 3.4% of the country's GDP. I understand you can talk about anything if a person would do, but you can make some kind of lesson if you were asked for do it. Yeah, so these are kind of like some words that I go over, like some vocabulary. And then also we've got like an article here. So we could read the article together. And then also there's like a bit of a discussion, you know, so it was a discussion about the article and then like a further discussion. So it's talking about like Russia and Ukraine. And so very interesting there. Więc jak widzieliście, wygląda to w ten sposób, jest całkiem proste. Cambly oferuje pakiety prywatne dla osób prywatnych i dla firm, a zarejestrować się możecie z naszego linku, dostaniecie darmowe 15 minut, nie musicie nawet podawać karty ani nic, po prostu dajecie maila, no i zaczynacie, po prostu testujecie. Więc polecamy serdecznie. A wracając do tematu odcinka, to tak jak mówiliśmy, Trzaskowski wybrał Amerykę, a Donald Tusk stwierdził, że musi na to jakoś odpowiedzieć. Bo tak się dziwnie składa, że Donald Tusk stwierdził, że w tym samym czasie, co Trzaskowski jadący do Stanów, on zacznie jeździć po Polsce, tak, zacznie coś robić, całkowicie niezwiązane ze sobą. Ale samo w sobie to pewnie byłoby za małą poszlaką, żeby wskazywać na jakiś tam konflikt, oczywiście o którym się dużo pisze w różnych mediach, ale sam ten dowód byłby za mały. Musimy to osadzić w dużo szerszym kontekście ich walki. Zauważcie, że w Polsce, trochę nieśmiało i zdecydowanie nieoficjalnie, tworzy się pewne stronnictwo centrowe? To znaczy, nie zrozumcie nas źle, nie wychodzimy tutaj z naszych plemiennych, partyjnych podziałów, ale spójrzcie. Andrzej Duda obecnie jest bardzo dobrze widziany przez bardzo dużą część społeczeństwa. Teraz jeszcze robi sobie zdjęcia z Załęskim, tak, przytula się z nimi i tak dalej. W sumie nikt tego nie krytykuje, bo opozycji byłoby bardzo ciężko to skrytykować, nawet gdyby chciała. No a poza tym Polacy wydają się być coraz bardziej zadowoleni z tego, jak on to robi. Z drugiej strony, Hołownia, który jednak mimo wszystko istnieje w tej polityce, który jest opozycyjny, ale jednak no też nie mówi o takiej, wiecie, totalnej opozycji, totalnej walce z opozycją. Mamy tego Gowina, który gdzieś tam stoi po środku, po obu partiach i z jednej strony jest opozycją, z drugiej obecnie chwali Dudę, tam mówi nawet, że mógłby wrócić do rządu ewentualnie, bo się wycofali z Nowego Ładu. Z Gowinem z kolei rozmawia PSL. Jakby to wszystko się tak dziwnie toczy. No prezydent współpracuje czasami z opozycją, jakieś tam różne ustawy są robione, tak? Teraz będzie ta sprawa, która ma znieść pieniądze dla Polski, to znaczy ma znieść brak pieniędzy dla Polski, wiecie, KPO. Wydaje się, że gdzieś w tym wszystkim tworzy się jakiś taki układ sił pomiędzy. I nie oszukujmy się, w tym układzie sił pomiędzy zdecydowanie nie ma Donalda Tuska. To znaczy ciężko byłoby go tam wepchnąć. Z kolei taki Rafał Trzaskowski oczywiście też jest po stronie opozycyjnej i też na pewno nie jest ulubieńcem wyborców PiSu, ale jednak zdecydowanie no, łatwiej byłoby mu znaleźć się w tym gronie. I tutaj warto tylko zaznaczyć, bo chcemy uniknąć komentarzy o tym, że to wszystko jest genialnym planem Kaczyńskiego, który chce w ten sposób skłócić opozycję i wygrać. Bo to już jest wróżenie z fusów, może tak jest, może tak nie jest. Zostawmy to. Ale sam trend jest widoczny. Bo prawda jest taka, że polaryzacja w ostatnim czasie działa dużo gorzej na stronę opozycji niż kiedyś i dużo gorzej niż działa dla PiSu. W warunkach, w których się znaleźliśmy, jednak od opozycji z jakiegoś powodu wymaga się solidarności i nie ma znaczenia, czy to dobrze, czy to źle. Chodzi o to, że oni po prostu muszą się do tego dostosowywać. No i Tusk wydaje się nie być najodpowiedniejszą osobą do tej formy przekazu, do tego, czego wydają się oczekiwać wyborcy. Oczywiście, może nie hardkorowi wyborcy Platformy Obywatelskiej, ale ci bardziej pośrodku tego sporu. Dlatego Donald Tusk może być z perspektywy Platformy gorszym wyborem niż taki Trzaskowski, który, wiecie, wykonuje swoje ruchy coraz śmielej, bo to wszystko wytwarza taką ciekawą atmosferę i my z tym filmem czekaliśmy bardzo długo i bardzo długo go nie nagrywaliśmy, ale obserwowaliśmy sytuację, bo czekaliśmy na takie coś przełomowego, coś co mogłoby powiedzieć nam, że tam faktycznie ta walka rozpoczyna się na dobre. I chyba znaleźliśmy tą rzecz. Trzaskowski znowu organizuje Campus Polska. Może pamiętacie tą inicjatywę z zeszłego roku, taki Woodstock polityczny. To znaczy wiecie, ludzie z Platformy Obywatelskiej, z młodzieżówki Platformy, ale też po prostu jakieś tam osoby zainteresowane polityką, młodsze, mogą przyjechać na ten kampus, tam są rozmowy z politykami, jakimiś osobistościami,
kolegami i tak dalej. No taki, to taka impreza właśnie partyjno, niepartyjna do końca, bo ona nie do końca jest właśnie sygnowana tym logiem Platformy. No i w tym roku ten kampus też ma się odbyć. I co ciekawe, sam Trzaskowski, który go organizuje, tak samo jak Donald Tusk, jest bardzo dużym zwolennikiem wspólnej listy opozycji. I w wywiadzie powiedział, że Kampus Polska ma też tą możliwość budowania zaufania. To znaczy, jeśli chcemy zrobić wspólne listy, musimy budować zaufanie między partiami, między osobami. Na kampusie ci ludzie w kuluarach będą mogli z sobą porozmawiać, będą mogli to zaufanie budować i to nas zbliża do wspólnej listy. To wszystko oznacza, że najważniejszym celem kampusu może nie być mówienie do tych młodych osób, do tych, wiecie, uczestników, którzy przyjechali, tylko właśnie ta część kuluarowa. I co ważne, pomyślcie o tym, gdyby to Trzaskowskiemu udało się przekonać jakiś ludzi do wspólnej listy. Przy nie oszukujmy się, no z kim prędzej na wspólną listę poszedłby Hołownia? Lewica jako całość, niekoniecznie Czarzasty. Trzaskowski przekonujący swoich kolegów z opozycji do tego, żeby dołączyli do niego, żeby razem zbudowali wspólną listę, może być dużo lepszy niż Tusk w tej materii. A to na pewno wzbudzi wrażenie w jego partyjnych kolegach, którzy będą potem głosować. Wydaje się, że nawet Tusk jest trochę zaniepokojony, bo sam ogłosił swoją inicjatywę, której celem ma być, no właśnie, takie spotkanie młodzieżówek. Jest to przedstawiane trochę właśnie jako takie, że no my zapraszamy nasze młodzieżówki, to jest coś innego niż Kampus Polska. No ale co do zasady, no są pewne wspólne cechy i wydaje się, że to może być trochę odpowiedź na ten projekt Trzaskowskiego. Więc wiecie, ostatnio jak Trzaskowski zrobił kampus, no to tam Tusk przyjechał i mu trochę zagarnął ten elektorat i podejrzewamy, że tym razem może już się na to nie zgodzić znowu, nie? W sensie teraz już może grać to twardziej. Przynajmniej ma taką możliwość. Więc w Platformie robi się naprawdę ciekawie. Ten konflikt wydaje się, że już się zaczął. Nie jest jeszcze może aż tak mocny, aż tak widowiskowy, ale zakładamy, że gdzieś tam wewnątrz partii może powoli wrzeć. I z tej perspektywy ciekawe będzie to obserwować, bo wybory niedługo. Pytanie brzmi, czy Platforma będzie chciała coś zmieniać, czy Platforma będzie chciała, no, może nie zmienić przywództwa tak oficjalnie, ale jednak dać Trzaskowskiemu więcej pola do manewru, bo w naszej opinii niedługo dojdziemy do momentu, w której to Tusk będzie musiał w końcu coś zrobić. Albo będzie musiał się Trzaskowskiego pozbyć w jakiś sposób, co jest trochę niekorzystne, bo Trzaskowski jest mu potrzebny jako polityk, albo go bardzo mocno zwasalizować, no chyba, że Trzaskowski się nie da. I wiecie, zacznie mocną ofensywę. Także z tej perspektywy warto obserwować to, czy Platforma zrobi wielkie zmiany i spróbuje wygrać z PiS-em, tworząc wspólną listę, tudzież idąc sama, czy też, jak klasycznie w polskiej polityce, wywróci się o własne sznurówki, rozbije twarz i zacznie płakać, że to wina innych. No nie wiemy, ale będzie zabawnie. I żebyście nie zgubili niczego, co zabawne, to dajcie nam suba, dajcie nam lajka, dzięki temu nasze filmy będą wam się wyświetlać. Analizy o polskiej polityce, komedia o polskiej polityce, zabawa. Tu jest nasz inny film, serdecznie go polecamy, ale poza tym polecamy też Cambly. Pamiętajcie, 15 minut darmowych dla was i co? My staramy się starać dla was. Cześć!